Warszawa, rok 1905, na mapie świata nie ma czegoś takiego jak Polska, a miasto oficjalnie należy do Imperium Rosyjskiego, którym włada Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow. Pomimo ponad stuletniej okupacji, Polacy nie zapomnieli o swojej ojczyźnie i nie zgadzają się z władzami rosyjskimi, niemieckimi czy austriackimi. W tych ciężkich i krwawych czasach przyjdzie nam poznać czym jest taumaturgia. Hejka wszystkim, z tej strony Mariusz z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla was grę The Ciao zapraszam Gra dostałem od wydawcy 11 Beat Studios, za co bardzo dziękuję, ale podkreślam, że nie wpływa to na ocenę końcową produktu. The Thaumaturge to dość ciekawe połączenie symulatora chodzenia oraz turówki z małymi elementami RPG. Główną postacią całej opowieści jest Wiktor Szulski, taumaturg z bogatej rodziny, który spory okres życia spędził na emigracji. Poznajemy go w momencie powrotu do ojczystych ziem i spotkania Grigoriego Rasputina. Putina. Kaznodziej ma mu pomóc w odzyskaniu kont z jego pierwotnym salutorem. Lecz kim dokładnie są taumaturdzy i salutorzy? W dużym skrócie osoba będąca taumaturgiem posiada nadnaturalne zdolności poznawania uczuć i słów poprzez przedmioty, wpływania na innych ludzi, a przede wszystkim są w stanie widzieć i władać potężnymi istotami zwanymi salutorami. Taumaturgia jest to różnie przez ludzi postrzegana, ale w większości spotkamy się z osobami, które w nią wierzą, ale chcą śmierci wszystkich taumaturgów, bo uważają, ich za odmieńców. Ja nie wiem co polskie gry mają do tych odmieńców. Nie zmienia to jednak faktu, że produkcja spełnia wszystkie warunki świetnej historii. Po opowieści pod postacią Warszawy z początków XX wieku jest genialne. Odzorowanie tamtych czasów oraz dbałość o szczegółowość architektury budynków budzi mój ogromny respekt. Widać, że twórcy świetnie przestudiowali historię. Mnóstwo akcentów obrazujących życie dawnych mieszkańców Warszawy, występowanie kuriera warszawskiego i innych gazet jako sposób do czytania o bieżących wydarzeniach w grze, czy nawet plakaty sprawiają, że cofniemy się do tamtych czasów. Najbardziej w oczy rzucił mi się Plakat o wartościach odżywczych piwa. Fabułę udoskonalają również świetne postacie, czy to historyczne, jak wspomniane Rasputin i Mikołaj II, czy fikcyjne jak siostra bohatera Ligia Szulska lub przyjaciel Wiktora Abaurycy, który ze wszystkich jest najciekawszy. Niestety trochę to słabnie w obliczu ludzi, którzy już na pierwszy rzut oka zdradzają, czy są dobrzy, czy źli. A co do Szulskiego, możemy go trochę sami kreować dzięki opcjom dialogowym, ale rysuje się on jako silny, elokwentny i nawet arogancki bohater. Czasami możemy wybrać opcję, gdzie powie coś sarkastycznego, kogoś postraszy, czy zamiast gadać, przejdzie od razu do obijania twarzy. Dane nam będzie poznać również fragmenty jego dzieciństwa, kiedy dopiero poznawał swoje moce, a te etapy, pomimo że krótkie, pozwalają nam lepiej zrozumieć Wiktora Szulskiego i jego podejście. Nie zabrakło również podejmowania decyzji, które będą miały konsekwencje. Niektóre zadania poboczne rozwiążemy na kilka sposobów, a wybory dotyczące głównego wątku fabularnego wpłyną na przebieg wielu wydarzeń i oczywiście na zakończenie. Pojawił się również mały system budowania relacji z postaciami. Czasami jak coś powiemy, to pojawia się teltelowskie ostrzeżenie, że dana postać to zapamięta, ale nie zauważyłem, by miało to jakiś duży wpływ na całość. Gra jest również skonstruowana tak, by zwiedzać cały świat. Każde podniesienie notatki, znalezienie punktów widokowych, czy interakcja z ważniejszymi miejscami to doświadczenie, dzięki któremu zdobywamy punkty taumaturgii. Możemy za ich pomocą rozwijać Wiktora. Uda nam się odblokować większość opcji w drzewku umiejętności, jeśli będziemy dużo zwiedzać i wykonywać zadania poboczne. I trochę nie do końca uważam to za dobre rozwiązanie. Tak jak do zadań pobocznych nie mam co się przyczepić, bo są dobre i dają satysfakcję, tak zwiedzanie w pewnym momencie nam się może mocno znudzić, zwłaszcza jeśli ktoś nie lubi w grach dużo czytać. Przeważnie musimy znaleźć od dwóch do trzech śladów jakiejś aktywności, a potem udać się do niej w określonej porze. Jest to mocno powtarzalne, a opowieści są nam przekazywane jedynie w formie pisemnej, przez co możemy złapać się na przeklikiwaniu tego tylko po to, by zdobyć potrzebne doświadczenie. Być może byłoby to lepsze rozwiązanie, gdyby nie było tego aż tyle. W poznawaniu świata przedstawionego przeszkadza nam również jedna. Rzecz. Otóż bardzo często zdarzy nam się zobaczyć tą samą twarz. Wiadomo, w wirtualnych dużych krainach nie będzie każda twarz inna, ale bywa to mniej lub bardziej widoczne. Tutaj klony potrafią stać nawet obok siebie. Dobra, bo nie samą fabułą się żyje. Wspomniałem, że tutaj mamy do czynienia z symulatorem chodzenia połączonym z turówką i elementami RPG. Chodzenia, eksploracji i rozmów jest tu bardzo dużo. W większości jest to dość relaksujące i przyjemne, chociaż ostrzegam, że gra cierpi trochę na podobny problem co dziedzictwo Hogwartu. Pamiętacie, jakiego zaklęcia najczęściej się w grze używało? Nie żadnego bombarda, Depulso czy innego innego Wingardium Leviosa. Chodząc po mapie, co 10 sekund rzucaliśmy Revelio, by znaleźć jakieś ciekawe rzeczy w otoczeniu. Tutaj jest podobnie, gdyż Viktor przy pomocy pstryknięcia palcami odkrywa przedmioty w otoczeniu lub pojawia się smuga, która wskazuje mu gdzie iść. I będziemy tego używać praktycznie cały czas, aż się dziwię, że go palce nie bolą. Nasze pstrykanie palcami potrafią przerywać mieszkańcy Warszawy, którzy z różnych przyczyn czują potrzebę obić komuś twarzy. Wtedy dochodzi do turowej walki, która jest niezwykle satysfakcjonująca. Będziemy wydawać polecenia szulskiemu oraz podwładnemu salutorom. Mamy szybkie ataki, które są dość słabe, ale możemy je wyprowadzać nawet w tej samej rundzie. Wolne, które wymagają dłuższego czasu oczekiwania, ale za to potrafią zadać. Więcej obrażeń. Mamy również umiejętności nakładające różne efekty oraz wyczerpujące tzw. skupienie. Jeśli pozbawimy wroga skupienia, możemy wyprowadzić szybki i bardzo silny atak. Jednak warto zauważyć, że Szulski również ma swój pasek skupienia i wrogowie też mogą wyprowadzić potężne ataki, jeśli ten straci wszystkie punkty. Do tego dochodzą cechy przeciwników. Niektórzy będą mieli pewne bonusy, jak na przykład leczenie co rundę, odporność na negatywne efekty czy zmniejszenie nie otrzymywanych obrażeń. Żeby pozbawić ich tych wzmocnień, musimy zaatakować wroga konkretnym salutorem. Powoduje to żonglerkę naszymi stworami oraz wymóg myślenia nad kolejnością atakowania naszych wrogów. Walka też jest urozmaicona dzięki ulepszeniom naszych ataków. Wróćmy do drzewka umiejętności. Wydawanie punktów taumaturgii podnosi nie tylko nasze punkty życia, skupienia czy odblokowuje nowe możliwości podczas dialogów, ale daje nam to też różne dodatki do naszych ataków, jak na przykład 100% więcej. Więcej obrażeń, 50% szansy na przerwanie zaplanowanej akcji wroga czy przyspieszenie następnego ataku Salutora. Tutaj eksperymentowania jest mnóstwo. Walk, czy to podczas głównej kampanii, czy zadań pobocznych, jest sporo, więc tutaj na nudę nie będziemy narzekać. Kolorystyka całości jest również świetnie przemyślana. Dominacja ciemnych barw, szare, mocno przygnębiające miejscówki, czy brud biedniejszych dzielnic dają mocny charakter całości. Grafika jest ładna i pełna szczegółów, jednak muszę się mocno przyczepić do warstwy technicznej. Tekstury potrzebują często dłuższej chwili, by się do końca doładować, a animacje to już porażka po całości. Podskakujące głupio ubrania, resetujące się twarze czy ogólna sztywność mimiki. Przy o śmiech i płacz. W grze jest opcja strzyżenia Wiktora i chciałem, by nosił dumnego wąsa, ale jak zobaczyłem, jak wygląda jego uśmiech bez brody, od razu wróciłem do wcześniejszego wyglądu. Wielu polskich graczy narzeka również na brak rodzimego dubbingu, ale tym nie trzeba się już przejmować, bo twórcy zapowiedzieli pracę nad nim. Tak naprawdę całość jest niezwykle ciekawą i pięknie odzerwaną przygodą fantazy, połączoną z lekcjami historii. Niestety, błędy, kulawe animacje i niektóre nudne aktywności rzucają się mocno w oczy, odejmując sporo tej produkcji. Nie zmienia to jednak faktu, że zapoznanie się z produkcją Full Fury zakończy się dobrze spędzonym czasem. Ostatecznie gra otrzymuje ode mnie ocenę z 7,5 na 10. Naprawdę warto dać jej szansę, nie pożałujecie. I tyle ode mnie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Zapraszamy również na naszą stronę internetową ostatniatawerna.pl pełnej fantastycznych treści. Trzymajcie się ciepło. Hej.